Cześć wszystkim. Dzisiaj przygotowałam przepyszny, letni, mocno owocowy, taki lekki torcik bez pieczenia. Bardzo smaczny, dużo owoców, łatwo i szybko się robi. Na pewno Wam posmakuje i nie pożałujecie, więc zapraszam do wspólnego przygotowania. Zacznę od przygotowania owoców. Owoce umyłam, truskawki, malinki, borówki, wszystko razem blenduję na jednolitą masę. Oczywiście można użyć tylko jednego rodzaju owoców albo zmiksować różne owoce, tak jak Wam najbardziej smakuje. Najważniejsze, żeby proporcja była zachowana, czyli 300 gramów. Wszystkie składniki oraz proporcje są jak zwykle w opisie pod filmem. Żelatynę zalewam zimną wodą i wszystko bardzo dobrze mieszam, a potem odstawiam na 10-15 minut, żeby żelatyna napęczniała. I kiedy żelatyna napęczniała, na bardzo małym ogniu powoli, delikatnie mieszam, aż żelatyna się rozpuści. Będzie gorąca, ale się nie zagotuje. I zobaczcie, jak to wygląda. Zostawiam tą żelatynę na czas przygotowania kremu, żeby ona wystygła. W tym czasie przygotuję krem, mocno schłodzoną śmietankę 30, ubijam razem z cukrem pudrem na maksymalnych obrotach. Nie na sztywno, tak prawie na sztywno, na 3/4. I potem łyżka po łyżce dodaję mocno schłodzony ser mascarpone i jeszcze minutkę ubijam na maksymalnych obrotach, żeby wszystko dobrze się przemieszało. A potem zmniejszam obroty i dodaję łyżka po łyżce zblendowane owoce i jeszcze minutkę ubijam, żeby wszystko dobrze się przemieszało. Potem dodaję kilka łyżek kremu do już wystudzonej żelatyny i bardzo dobrze mieszam, żeby żelatyna i krem dobrze się przemieszały. A potem wylewam przemieszaną żelatynę z kremem do pozostałego kremu i ubijam jeszcze minutkę, żeby wszystko dobrze się połączyło. Można jeszcze przemieszać łopatką, szczególnie jeżeli jakieś pozostałości kremu zostały na ściankach miksera. Krem jest dość gęsty, ale można go włożyć jeszcze na 10-15 minut do lodówki, akurat póki będziemy przygotowywać ciasteczka. Będą nam potrzebne ciasteczka jak na tiramisu Savoiardi albo typu Savoiardi. Mogą być posypane cukrem lub nie, tak jak Wam najbardziej pasuje. I obcinam końcówki, żeby te ciasteczka były od dołu płaskie i łatwo je wykładać było dookoła rantu. Rant mam 20 cm, dookoła wykładam ciasteczka i też na spód. Połowę kremu wykładam na ciasteczko i równomiernie rozprowadzam. Potem wykładam znowu warstwę ciasteczek, znowu warstwę kremu i równomiernie rozprowadzam. Wszystko jest gotowe, wstawiam do lodówki na całą noc, a jutro będę dekorować i będziemy jedli. Torcik już wyjęłam z lodówki, można wyjmować z rantu i dowolnie dekorować. Smacznego!
I teraz najlepsza część, czyli spróbuję ten torcik, powiem Wam, jak smakuje. Ach, już widzę, że jest pyszny. Bardzo smaczny torcik, delikatnie kwaśny. Myślę, że dlatego, że dodałam borówki i dodałam malinki. Wszystko zależy od tego, jakie owoce dodacie, ale ta mieszanka mi się podoba, bo nie jest ani za słodki, ani za kwaśny. Taki lekki, no i fajnie. Ta galaretka nie jest, ten krem nie jest taki jak typowa galaretka, tylko widzicie taki kremowy. Nie za dużo jest tej żelatyny, więc bardzo smaczny. Bardzo polecam wszystkim, idę dalej się zajadać, a Wam życzę miłej niedzieli. Do zobaczenia, cześć!